Panie Marku, narozdawał pan się nagród dzisiaj. No bardzo dużo, no. Jesteśmy najlepsi w Polsce, w wielu dyscyplinach prawie najlepsi, więc tych nagród jest cała masa. Jesteśmy oczywiście najlepsi open. No właśnie, pan rektor powiedział dziwną rzecz, że właściwie wszystkie AZS-y, wszystkie wielkie uczelnie UJW mogą pozazdrościć. Jak to możliwe? No mogą pozazdrościć chyba podejścia, bo my w przeciwieństwie do uczelni państwowych opiekujemy się naszymi sportowcami. Tym się różnimy od nich, że dbamy o nich, nie tylko dajemy im priorytety za sukcesy, ale również dbamy o nich na uczelni. Rozumiemy ich, dlaczego trenują zawodowo, dlaczego są wyczynowcami, dlaczego reprezentują kraj na arenach międzynarodowych. Czyli to jest tak, że sportowiec przychodząc tutaj ma warunki, żeby się rozwijać, ma warunki, żeby odnosić kolejne sukcesy. Myślę, że tym się różnimy od innych uczelni i to powoduje, że właśnie zainteresowanie sportowców naszą uczelnią jest bardzo duże. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że jesteśmy jako uczelnia najlepsi praktycznie w Europie Środkowej i to też jest sukces. Każdy chce mieć nasz papier. Może jakby tego nie było, nie byłoby też sukcesu sportu. Koszykarze jadą teraz do Hiszpanii, to już nie jest wysoka półka, to jest ta najwyższa półka, najtrudniejsze zadanie z możliwych. Oczywiście, dlatego że na takich mistrzostwach Europy są koszykarze, którzy reprezentują Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję, którzy grają w Eurolidze. To są nazwiska, które oglądamy w wiadomościach i nasi koszykarze będą się z nimi mierzyć. Podczas rozdania nagród powiedział pan, ja nie liczyłem ani 3 lata temu, ani rok temu, ani teraz nie liczyłem na złoty medal, a jeśli chodzi o te mistrzostwa Europy, wiem, że pan powie, że również nie ma szans, że trudne drużyny, trudni przeciwnicy, ale jak to tak naprawdę wygląda? Nadzieje są ogromne, bez wątpienia są najlepszy team. I najlepszy w historii Koźmińskiego, to znaczy, że mamy 3 dobre ławki, które są w stanie wyjść i walczyć z najlepszymi. Warunek jest jeden, jadą wszyscy, albo zespół nie jedzie, zespół podjął wyzwanie. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby jechał, nawet przełożyliśmy jednemu zawodnikowi operację nosa, żeby się udało. Jest to mistrz Polski, niech mistrz Polski zmierzy się z konkurencją ze wschodu i z zachodu, zobaczymy jak to będzie. Po 2 latach mistrzostw Europy, w których też uczestniczyliśmy jako koszykówka, mogę śmiało powiedzieć, że strefa medalowa jest realna, natomiast czy podium będzie realne, będzie ciężko. Teraz pytanie z kategorii trudnych. Skoro jest teraz tyle sukcesów, to co dalej? Jakie są plany na kolejne lata? To jest bardzo ważne pytanie. Wszystko się wiąże z rzeczą bardzo przyziemną, również z budżetem. Rektor powiedział, działamy po amerykańsku, może po amerykańsku sypnie trochę więcej, zobaczymy.